Matematyka daje mi głównie satysfakcję, pasję w tworzeniu czegoś nowego, zrozumienia nowych tematów oraz poszerza się moja kreatywność, wyobrażanie świata, zrozumienie niektórych rzeczy otaczających. Jestem Rafał, ogólnie na co dzień pracuję jako korepetytor, udzielam lekcji uczniom ze szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, a także studentom z wybranych zagadnień. Moja pasja do matematyki narodziła się jeszcze w gimnazjum, kiedy to trudne zadania, które innym nie wychodziły z łatwością. To sprawiło, że na pewno wiem, że należy iść w tę stronę. Głównym działem, który lubię, jest analiza matematyczna i algebra, dokładnie analiza zespolona, bo to jest taki dział troszeczkę odrealniony, który nie występuje na co dzień, nie można sobie go wyobrazić, bo tam mamy płaszczyznę zespoloną, coś takiego całkowicie odrealnionego. Stricte głównie, co jest niezrozumiałe dla mnie, to nie potrafię na przykład wziąć, zapomnieć o danym problemie, które były do rozwiązania. Na przykład jak wyjdę z domu, myślę o nim, jak go rozwiązać oraz głównie myślę nad tym, jak wytłumaczyć uczniom, którzy nie potrafili zrozumieć danego zagadnienia. Moim celem jest rozwijanie się na pewno, jeżeli chodzi o wiedzę matematyczną oraz pomaganie innym, a także sprawiać, że da się matematykę polubić, da się ją zrozumieć, nie trzeba się jej bać. Jako szkołę ponadgimnazjalną wybrałem technikum chemiczne. Bo zawsze miałem pasję do chemii, ale to nie było to, co bym chciał robić w przyszłości. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podczas studiów licencjackich na kierunku matematyka dała mi głównie to, że mogłem rozwijać się swojej pasji. Dlatego z chęcią poszerzałem swoją wiedzę, by móc się rozwijać oraz przekazywać ją innym. Matematyka dla mnie jest otaczającym światem, ona występuje w każdym miejscu, na przykład w sklepie jest matematyka jako pieniądze, samochody jak jeżdżą jest prędkość, a także choćby nawet wypowiedź dalsza to jest logika, która jest związana z matematyką. W moim wzorcu można by było nazwać Stefana Banacha, który jest wybitnym polskim matematykiem. Chciałbym może w przyszłości kontynuować podobną pracę jak on lub być na podobnym poziomie jak on. Jak na razie to jest okres przejściowy, bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, ale na razie jestem pewien, że chciałbym zostać nauczycielem na pewno w szkole ponadpodstawowej, a później zobaczymy.